Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Wszystkie utwory Fryderyka Chopina, ich analiza. Dzisiaj przed nami nie lada wyzwanie. Przede mną, jako prowadzącemu i tworzącemu analizę, próbującemu przybliżyć i jakoś może ułatwić zrozumienie muzyki Chopina moim słuchaczom, ale również przed Państwem, którzy postanowiliście dzisiaj zasiąść przed ekranami, aby posłuchać opowieści o Fantazji F-moll op. 49. Wyzwanie jest gigantyczne, bowiem nikt do tej pory tak naprawdę nie rozwiązał tajemnicy kryjącej się w tym utworze. I ja również nie pretenduję do tego, abym zrobił to, będąc na 100% pewnym, że to, co Państwu dzisiaj opowiem, jest prawdą. Choć, i tutaj muszę to powiedzieć na samym początku, dużo będzie dzisiaj rzeczy obiektywnych, takich, z którymi dyskutować nie sposób. I to będzie prawda. Rzeczy, które są tutaj w tekście, rzeczy, które również odkryłem i ja, którymi się chcę z Państwem podzielić, nie znalazłszy ich w żadnej książce analizującej to dzieło, żadnej książce muzykologicznej, nigdzie. Przed nami, proszę Państwa, wieczór lub dzień, zależy kiedy Państwo słuchacie, bardzo długi, film bardzo długi. Ja jeszcze nie wiem, ile on potrwa. Wiem tylko, że zrobiłem już angielską wersję, wyjątkowo wcześniej, która trwa bez mała półtorej godziny. Wiedząc to, nie chciałbym, aby ta wersja jeszcze przebiła tamtą, bo jest pewna granica percepcji, aczkolwiek z drugiej strony wydaje mi się, że przecież można sobie ten film zatrzymać, jak już człowiek się zmęczy, i włączyć od momentu, w którym się zatrzymało. Te filmy zostają w sieci na zawsze. Więc z jednej strony chciałbym opowiedzieć Państwu o tym utworze jak najbardziej dokładnie, z drugiej strony wiem, że czas jednak nie pozwala poruszyć absolutnie 100% i wszystkich kwestii, które w tym utworze są zawarte. Jest to absolutne arcydzieło, choć myślę, że nie jest to utwór ulubiony wielu z Państwa. Może niektórych z Państwa tak. Ale tak sobie myślę, że dla melomanów, bo myślę, że przede wszystkim tutaj mam melomanów, choć mam nadzieję, że nie tylko. Dla melomanów utwór ten jest trudny. Trudny do zrozumienia. Chaotyczny może troszeczkę. Może być poruszający w jakiś sposób, ale generalnie wydaje mi się, że słuchając go nie mamy takiego poczucia jedności. Był to też zarzut jednego z muzykologów. O wszystkim zaraz Państwu opowiem. Ale chciałbym zapewnić o jednej rzeczy, zwłaszcza. Uroczyście zapewniam, że po obejrzeniu tego filmu do końca, ci z Państwa, którzy wytrwają, zapewniam, że słuchanie tego utworu będzie już nie będzie takie samo. Słuchanie tego utworu będzie już bardziej świadome. Będziecie Państwo wiedzieć, jak on jest skonstruowany, znać jakby mapę tego utworu. Nie trzeba już będzie czytać trudnych muzykologicznych książek, bo jest naprawdę bardzo dużo różnych analiz tego dzieła, ale co niestety jest faktem, te analizy się ze sobą nie pokrywają. A więc mamy tutaj taki spór muzykologów. Teraz, czy ja wchodzę w ten spór ze swoim własnym pomysłem? Nie. I to jest bardzo ważne, chcę to bardzo jasno podkreślić. Nie będę za bardzo wchodził w polemikę. Nie tworzę czegoś nowego. Jedyne, co chcę zrobić, chcę po prostu
narysować mapę utworu dla nas wszystkich, tak, aby był on jaśniejszy, aby był on bardziej zrozumiały, abyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. A więc bez konkretnego nazywania formy raczej chciałbym, aby to było zrozumiałe. I myślę, że w ten sposób podejdziemy do tego utworu. Ale żeby rozpocząć ten odcinek od czegoś, co ułatwi Państwu, moim zdaniem, zrozumienie i w ogóle dobre nastawienie do tego utworu, to chciałbym użyć pewnego porównania, bardzo dla mnie osobiście celnego. Jak Państwo już pamiętacie, porównań w moich odcinkach o utworach Fryderyka Chopina było wiele. Prawda? Porównywałem utwory do natury, porównywałem utwory do architektury, porównywałem do portretów, do malarstwa porównywałem, do rzeźby chyba też porównywałem, już nie pamiętam, ale do różnych dziedzin i sztuki, i nawet nauki, bo chyba do inżynierii porównywałem nawet utwory, aby nam było łatwiej je zrozumieć, tak? I dzisiaj, proszę Państwa, moje porównanie będzie właśnie do malarstwa, bowiem utwór ten, moim zdaniem, dużo lepiej się słucha, kiedy wyobrazimy sobie albo porównamy go jako dzieło sztuki 15-minutowe, bo to jest bardzo długi utwór, do tego, jakbyśmy byli w galerii malarskiej albo, nie wiem, nawet może być w Kaplicy Sykstyńskiej, a właściwie, znaczy w Watykanie, no tak, w jednym z pokojów wokół Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie mamy obrazy Jana Matejki. Ci z Państwa, którzy byli, na pewno wiedzą, znają. Ja byłem całkiem niedawno, jeszcze dwa lata temu, podziwiałem te obrazy i stałem przy nich dość długo. I właśnie wyobraźmy sobie, że stoimy w takiej galerii i 15 minut przyglądamy się takiemu obrazowi, patriotycznemu obrazowi bitwy Polaków, jakiejś bitwy, ja nie chcę nazywać, bo to jest jakby obraz. I to, co się dzieje w naszej głowie w czasie oglądania tego obrazu, to właśnie jest ta muzyka. To, proszę Państwa, co teraz powiedziałem, jest klucz, inaczej, jest jednym z kluczy do pięknego przeżywania tego utworu w czasie, gdy go słuchamy. Jest jednym z kluczy do interpretacji tego utworu, również dla artysty, ale i dla słuchacza, bo słuchacz też ma prawo do swojej interpretacji podczas słuchania utworu. Jednym z kluczy, bowiem tych kluczy może być więcej, i ja dzisiaj również o nich powiem. To nie będzie jedyny, ale wydaje mi się, że najbardziej trafny. I teraz, proszę Państwa, zanim rozpoczniemy już analizę i muzykę, przyjrzyjmy się kilku obrazom, które ja wybrałem przez jakiś krótki czas, nie przez 15 minut, ale przez krótki czas, abyśmy weszli w klimat, nazwijmy to w ten sposób. A więc oglądamy. I teraz już po wejściu w klimat patriotyczny również, prawda, ale przede wszystkim właśnie taki bitewny, nazwijmy to,
Zanim zaczniemy już muzykę, to przeczytajmy jeszcze krótki tekst Ferdynanda Hessika. W tym samym roku 1841, co Allegro de Concert, jest to utwór również wspaniały, wielki, o którym jeszcze nie mówiliśmy, który prawdopodobnie będzie ostatnim naszym utworem w naszej podróży. Wyszła i fantazja F-moll. Jedno z najgenialniejszych arcydzieł Chopina. Jedno z największych arcydzieł literatury fortepianowej i muzycznej w ogóle. Cud cudów, pisze Hessig. Nieskrępowane żadnymi przepisami co do formy. Tu się zatrzymam, króciutko wytłumaczę. Fantazja, tytuł, oznacza, proszę Państwa, właśnie wolność. To znaczy wolność formy. Gdy kompozytor zdecydował się na tytuł Fantazja, to nie był skrępowany dokładnie żadnym. Nie musiał pisać, wiecie Państwo, temat pierwszy, temat drugi, powtórka, repryza. Te wszystkie rzeczy, które mieliśmy w sonatach, czy wariacje, czy rondo, i tak dalej. Tutaj wszystkie chwyty, można powiedzieć, dozwolone. Stworzył Chopin poemat muzyczny pokrewny balladom, tylko że zakrojony na jeszcze większą skalę. Jest to bodajże najpotężniejsze dzieło Chopina, a w każdym razie jedno z najpotężniejszych, z najbardziej natchnionych i doskonałych. W pełni się z tym zgadzam i dzisiaj to Państwu udowodnię. Jest to też jeden z najbardziej narodowych utworów Chopina pod względem swego patriotycznego nastroju, najbardziej zbliżony do jego wielkich polonezów Fismol i Astor. Następnie następuje opis utworu, którego czytać nie będę, ponieważ zrobię go sam. Ale chciałbym jeszcze Państwu przeczytać, że zdaniem Leichtentrieta, to jest muzykolog niemiecki dość słynny, fantazja ta wspaniała pod względem muzycznym szwankuje pod względem jednolitości kompozycji, która w niej na ogół jest luźną i dowolną. Proszę sobie zapamiętać te słowa. Wielki muzykolog, ceniony muzykolog Leichtentritt pisze, że fantazja szwankuje pod względem jednolitości kompozycji. Jednolitości kompozycji, czyli tego, że wiecie Państwo o co chodzi, że strukturalnie i formalnie i motywicznie utwór nie jest jednolity. Haha, proszę Państwa, dzisiaj, jeśli mówiłem, że nie będę polemizował, z tym akurat muszę. I w zasadzie to zrobię to w taki sposób, że aż, że jestem ciekawy Państwa reakcji. Szwankuje jednolitość kompozycji. Ale to jest jedyny zarzut, jaki można uczynić temu nieporównanemu arcydziełu, obfitującemu w tyle piękności pierwszorzędnych, że można tylko korzyć się przed nimi. Toteż Opieński nie podziela zdania Leichtentritta o luźności kompozycji, stawiając ją niemal na szczycie twórczości Chopina, pisząc o niej. Opieński, uprzytomniając sobie wrażenie, jakie wywierać musi fantazja nad fantazjami, fantazja F-moll, mimowoli przychodzą na myśl słowa Przybyszewskiego. Trzeba pamiętać o tym, że każdy ton Chopina to nie oderwany symbol muzyczny, ale obnażone serce, bijące, żywe, z piersi wyrwane. Każdy ton tego utworu fantazjującego na temat jakiegoś programu psychologicznego, o tym też będziemy mówić, którego literackie zrozumienie zupełnie nas nie obchodzi, idzie wprost z serca do serca. Każe istotnie odczuwać muzykę poza muzyką, odczuwać metamuzycznie. Metamuzycznie, piękne słowa. To też zupełnie nieuzasadnione są zarzuty stawiane przez Leichtentritta o niedoskonałości formy w tej fantazji, która tak wspaniale i jasno myśli i budowę swoją tłumaczy ciągłym dążeniem do kulminacyjnego punktu i późniejszym stopniowym uspokajaniem podnieconych jakimiś fantastycznymi wizjami zmysłów. To nie jest dowód na jednolitość formy. Nie jest. Dowód na jednolitość formy, proszę Państwa, trzeba pokazać w nutach. Aby to zrobić, trzeba się tego utworu dobrze nauczyć, ale to nie wystarczy. Ja pracuję nad tym dziełem 6 miesięcy. Zrobiłem go specjalnie na potrzeby tych filmów. Nie grałem tego utworu nigdy wcześniej, choć słuchałem go wiele razy, ale jakoś zawsze był dla mnie może zbyt potężny, może miałem inne plany. Czuję wielką wdzięczność do tego pomysłu i projektu, również za to, że mogłem nauczyć się tego dzieła, mogłem poznać go, wejść, że aby weszło w moją krew. Ale to nie wystarczyło, proszę Państwa. Analiza tego dzieła i odkrywanie zajęło mi
kilka miesięcy. Oczywiście razem, to szło razem z pracą, ale odkrywały się przede mną rzeczy kolejno, nie wszystkie naraz. Tworzyłem bardzo dużo różnych rzeczy i stworzyłem sobie też taką mapę. Pokażę Państwu to na kartce, aby pokazać, jak ta praca też wyglądała. To jest, proszę Państwa, najprostsza mapa, bo u Mieczysława Tomaszewskiego mamy bardzo dużo skomplikowanych wykresów formy tego utworu, w którym, proszę Państwa, muzykolodzy wyszczególniają tam miliony, żartuję teraz miliony, ale no kilkanaście różnych tematów i liter. Uznałem, że jeżeli ja bym zrobił coś takiego w tym filmie, bo mógłbym coś takiego zrobić, bo faktycznie te litery tam właściwie są, to uznałbym ten film za nieudany. A bardzo mi zależy na tym, aby takich nieudanych filmów w tym moim projekcie było jak najmniej. Dlatego też Państwu pokażę. Jeśli Państwo bardzo chcecie, możecie Państwo również wziąć kartkę papieru i w trakcie, gdy będziemy analizować, zapisać sobie to, co ja mam tutaj, albo w podobny sposób, bowiem znacznie to ułatwi zrozumienie tego utworu w trakcie jego słuchania. Pokażę Państwu, jak to wygląda. A więc tutaj zaczynamy, jest introdukcja. Następnie wyszczególniłem jedną dużą część A. Część A, która dzieli się na dwie mniejsze. Tylko tyle. One oczywiście mają jakieś tam swoje numerki, ale literki, ale to nie jest ważne. Następnie część B, wolna. Serce utworu. Najważniejsze. Potem wraca część A. A więc, czy jest sens? Jest wielki sens. I na zakończenie coda. Tyle. Tylko tyle. Choć utwór trwa 15 minut. I to się wszystko znakomicie zgadza i za pomocą tej mapy właśnie rozpoczynam szczegółową analizę. Analizę zarówno formalną, jak i nie tylko formalną, bo również analizę treści wewnętrznej tego dzieła. Jest to bardzo ważne. A więc, mając przed oczami obraz bitewny, patriotyczny i znając historię Polski, rozpocznijmy wreszcie muzykę i analizę. Jeśli znacie Państwo utwór, to wiecie, że jego pierwsze minuty, nie liczyłem dokładnie ile, myślę, że ponad minutę na pewno, to jest taki wolny marsz. Tak właśnie Chopin to nazywa. Marsz i grawe. Grawe, a więc ciężko. I to jest właśnie introdukcja, to jest właśnie wstęp. Niektórzy muzykolodzy piszą, że wstęp ten jest oderwany od reszty. Jest jakby wstęp, a potem jest coś innego. Bzdury, proszę Państwa, przepraszam za kolokwialne słowo, ale są to po prostu bzdury. A zaraz to wszystko Państwu pokażę. Nie mogę się już tego doczekać, bo naprawdę jest to dzieło wybitne, aż boję się go dotknąć. Rozpoczynamy. Wstęp, który usłyszymy, składa się z dwóch melodii. Obydwie są w rytmie marszowym i obydwie mają ba charakter bardzo patriotyczny. Wsłuchajmy się. Thank you.
melodia numer dwa. I to jest jakby taka koda wstępu. Takie zakończenie wstępu. Uwaga! I odtąd zaczyna się część A. Utwór bardzo natchniony. Utwór bardzo patriotyczny. I teraz, wiecie Państwo, my Polacy słyszymy ten patriotyzm. Zwłaszcza Polacy, którzy znają polskie patriotyczne pieśni. Pieśni legionowe zwłaszcza. Prawda? Nie ma tu mowy o muzyce ludowej, żeby była jasność, prawda? Ale pieśni patriotyczne, ludowe, proszę, legionowe, tak jak powiedziałem wcześniej, śpiewane przez wojsko, przez legiony w celu podniesienia na duchu, w celu ogrzania serc, w celu dodania odwagi i tak dalej. Chopin takich pieśni znał mnóstwo. Chopin improwizował do takich pieśni. I ja w polskiej wersji nie muszę za dużo o tym mówić, bo my wszyscy to czujemy, więc nie będę. Ale o jednej rzeczy powiedzieć muszę. I powiem o tym, może jak będziemy omawiać tą drugą melodię. Bo teraz co zrobimy, to omówimy krótko ten wstęp. Taki mam pomysł na ten film, bo powiem Państwu szczerze, że myślałem, no kilka tygodni naprawdę, już chciałem to nagrać, ale wstrzymywałem się z tym, ponieważ cały czas myślałem o tym, jaką tu obrać strategię na ten film. Jak to Państwu przedstawić? Nawet sobie Państwo nie wyobrażacie, jakie to było trudne. I ciągle miałem pewne myśli, które mówiły, już coś wymyśliłem, a potem mówiły, nie, to jednak nie będzie dobry pomysł, to jednak coś innego. W każdym razie mój pomysł, który już teraz ma realizację, jest taki, abyśmy przeszli każdą tą część po kolei. Na tyle dokładnie, na ile czas nam pozwoli. I moje siły. A więc, teraz proszę wziąć głęboki oddech, bo przed nami, proszę Państwa, rzeczy niesamowite się zaczynają. Naprawdę niesamowite. Otóż, czym w ogóle rozpoczyna się ta fantazja? I ja spędziłem nad tym pytaniem no kilka sesji ćwiczeniowych. A sesje ćwiczeniowe z taką fantazją to u mnie trwały między godzinę a dwie godziny, coś takiego. Kilka, a więc można powiedzieć, że kilka ładnych godzin. Bo pianistycznie to oczywiście nie jest trudne. Nie jest to trudne, ale odpowiedzieć na pytanie, ja przynajmniej, prawda, jako człowiek, artysta chcący wejść głęboko w serce Chopina, w jego umysł, gdy to komponował, musiałem bardzo dużo myśleć właśnie, jakby stać się nim, no na tyle, na ile to możliwe. Co mi pomogło? Ano pomógł mi cytat. I od niego może teraz zacznę.
który Chopin napisał do Juliana Fontany z Noa 20 października 1841 roku. A więc 31 lat ma Chopin i pisze do Juliana Fontany. Dziś skończyłem fantazję. I niebo piękne. Smutno mi na sercu. Ale to nic nie szkodzi. Żeby inaczej było, może by moja egzystencja nikomu na nic się nie przydała. Kropka. I tyle. Proszę Państwa, ten cytat dostarcza nam dużo wyjaśnień, że tak powiem. Przede wszystkim mówi nam o bardzo ważnej rzeczy, że ta fantazja przywoływała smutek w sercu Chopina. Dlaczego? To jest pytanie, które ja sobie zadawałem przez te wiele miesięcy pracy nad tym utworem. Odpowiemy sobie dzisiaj na to. Ale cytat jest bardzo ważny, więc miejmy go już w głowie. I oczywiście, to wszystko rozpoczyna się smutkiem. Ja pamiętam, że profesora Jasińskiego, naszego wspaniałego, słynnego profesora, prawda, z Katowic, nauczyciela Krystiana Zimmermana, który na jednych z, na kursach, na których miałem przyjemność być, mówił o tym, że ten początek, tam wstęp do fantazji, to jest taki obraz Polaków zesłanych na Syberię, którzy wolnym krokiem idą na tą Syberię. Jak Państwo znacie historię Polski, Państwo na pewno wiecie o tym, że zesłańcy nie byli wwożeni pociągami, tylko tak naprawdę szli piechotą. Słynny, ze słynniejszych takich osób, oczywiście ich było mnóstwo, ale Sanguszko, to hrabia bodajże, Sanguszko, może niektórzy Państwo znają, ja znam bardzo dobrze, ponieważ miałem niezwykłą przyjemność poznać osobiście jego, jego członka z jego rodziny, z jakby bezpośredniej linii, księcia Sanguszko, który obecnie mieszka w mieszka na całym świecie, ale obecnie tak naprawdę ma jedno z mieszkań w São Paulo i ja go kilkukrotnie widziałem, był na moim koncercie, rozmawialiśmy, także było to niezwykłe dla mnie przeżycie. Ale można znaleźć Sanguszko w Wikipedii, poczytać sobie, jak właśnie szedł te kilka tysięcy kilometrów piechotą. Jeśli my to wiemy, a obcokrajowcy no, powinni wiedzieć takie rzeczy, grając tą fantazję, powinni to wiedzieć. Co nie znaczy, bo my nie mamy pojęcia, czy Chopin o tym myślał. Ale obraz jest bardzo realny i można w ten sposób myśleć. Ale to nie jest analiza na razie. To jest tylko, prawda, rzecz o emocjach, o atmosferze. A teraz już, proszę Państwa, niesamowita analiza. Cały utwór, i teraz proszę się naprawdę skupić, rozpoczyna się od dwóch nut. I to jest coś, o czym ja myślałem, to mi od razu do głowy nie wpadło. Teraz jak o tym myślę, proszę Państwa, to sobie myślę, że byłem głupi po prostu. Jak mogłem nie wpaść? Ale pocieszyło mnie to, że nie znalazłem tego w żadnej książce. U Tomaszewskiego, u Leichtentrita, u Hesika, u żadnych analityków, muzykologów nie znalazłem tego, co Państwu teraz powiem. A no, co ja powiem? Dwie nuty. F i C. F i C. Co to jest? Wiecie Państwo, wielu kompozytorów, i to już od Jana Sebastiana Bacha począwszy, a może nawet wcześniej, ale od Bacha ja na pewno wiem, lubiło w pewien sposób tak jakby bawić się swoim imieniem lub nazwiskiem i znajdować dźwięki ze swojego imienia lub nazwiska. Bach miał wielkie szczęście, bowiem jego nazwisko B, A, C, H to po prostu są cztery dźwięki. B, A, C, H. I nie wiem, czy Państwo wiecie, być może tak, być może nie, że Bach używał tych czterech dźwięków, pisał fugi na ich temat i robił to bardzo świadomie. Chcąc się jakby podpisać, chcąc się bawić tym. Bawił się tak literami Schumann, używając na przykład liter z miasta Abegg
w karnawale, gdzie w mieście Abek mieszkała jego ówczesna ukochana, i on dlatego właśnie użył tych dźwięków. Czy wariacje napisał na temat Abek właśnie. Tak samo Edward Grieg, proszę państwa, umieścił swoje inicjały w sonacie. Edward Hagerup Grieg, EHG. I mamy sonatę Grieg'a, EHG. To było nic nadzwyczajnego. Ale do tej pory nikt nie mówił, że Chopin coś takiego robił. F i C! Fryderyk Chopin, proszę państwa. Bardzo cenię sobie to, i wszyscy powinniśmy, u Chopina, że on się tym nie chwalił. Że nie, wiecie państwo, nie był taki, o jaki to ja jestem genialny kompozytor, że się tutaj teraz zapisałem swoje inicjały, patrzcie wszyscy, jaki jestem wielki, wspaniały i cudowny. Nikomu nie mówił o tym. I to jest wspaniałe. I teraz, co mi to przypomina? Bo tutaj pojawiają się interpretacje. Pierwsza interpretacja, moim zdaniem, genialna. To jest taka. Pamiętacie państwo obraz bitewny, który oglądaliśmy jakiś czas temu? Wielu malarzy, którzy tworzyli różne, prawda, obrazy pełne postaci, bardzo często jako jedną z nieznaczących, malutkich postaci malowało kogo? Siebie samego. Swoją twarz, prawda? Malowało. Jako rodzaj takiego podpisu, prawda? Są takie, byli tacy autorzy. I mi się nasuwa to właśnie porównanie, że jak cały utwór, cała ta fantazja, jeśli weźmiemy taką interpretację, jest arcydziełem malarskim bitewnym o wojnie, o powstaniu może listopadowym, a może o historii Polski, bo nawet można iść tak daleko, to na samym początku Chopin po prostu podpisuje się F.C. To ja napisałem. Jakież to jest niesamowite. I właściwie ja mógłbym już zakończyć ten film, bo już poznaliśmy coś niesamowitego. Ja przynajmniej, jak to odkryłem. Nie, no chwaliłem się tym z moimi bliskimi, ze wszystkimi osobami. Naprawdę, no nie każdy podzielał może taki mój entuzjazm niesamowity, bo ja się cieszyłem jak dziecko, ale tak czy inaczej było to dla mnie wielkie odkrycie. Ale możemy też przyjąć inną interpretację i powiem ją o niej już teraz. Jeżeli utwór Chopin jako kompozytor rozpoczyna utwór od F i C, a więc od Fryderyk Chopin, to może to również oznaczać, że cały utwór jest jakby alegorią jego życia, jest jakby jego pamiętnikiem, jest jakby czymś właśnie w tym stylu. Można o tym myśleć bez końca, ale czas płynie, a to jeszcze nie jest koniec niesamowitości dzisiejszego odcinka. Otóż, idźmy dalej. F i C, proszę państwa, dwa dźwięki tworzą interwał kwarty czystej. Tak się nazywa w muzyce ten interwał. Między nim są cztery dźwięki, dlatego jest to kwarta. To jest bardzo ważne. To jest moja broń, którą zniszczę Leichtentrita, proszę państwa, który pisał, że utwór nie jest jednolity, ale to jeszcze nie koniec. Mamy tutaj kwartę w tych dwóch taktach. My mówimy tylko o dwóch taktach. Ja wiem, bardzo przepraszam, że nie idziemy dalej, ale to jest bardzo ważne. W tych dwóch taktach mamy dwa bardzo ważne motywy. Motyw kwarty w dół oraz następnie co się dzieje. Cztery nuty schodzące w dół. One oczywiście są w obrębie tej kwarty, ale one schodzą w dół. Dlaczego cztery? To pytanie też sobie dużo zadawałem. Nie znalazłem odpowiedzi na nie. Chopin mi nie dał. Może to nie ma z nic, bo że to nie jest ważne. Może to jest ważne, ale ja jeszcze nie odkryłem. Cóż, jak odkryję, nagram drugi film. Ale na razie nieważne. Ważne jest to, abyśmy wiedzieli, że mamy FC, czy mamy kwartę w dół oraz cztery nuty w dół. Po kolei z gamy. Bardzo ważna analiza. Zapamiętajmy sobie to, zapiszmy sobie to. A teraz
pójdźmy już dalej. Jeszcze ważna rzecz w tych dwóch taktach. Nie ma tutaj akordów, a więc to jest albo jedna osoba, to albo po prostu no gdzieś w basie, prawda? Czyli raczej męskie to jest. Jest goła melodia, jest naga melodia, bez akordów, nie ubrana w nic. Na nią jest odpowiedź melodii jakby drugiej. Ona jest zupełnie inna, słyszą Państwo. Po pierwsze, jest grana wyżej, czyli są to może kobiety. Po drugie, jest to jakby chór, ponieważ mamy akord. Oczywiście melodia bardzo smutna, rozrywająca serce ze smutkiem swoim. Ale nie to jest tutaj jakby też istotą, tylko istotą jest właśnie to, że jest to wielogłosowe. To jest odpowiedź jakby na tamto. I znów mamy mężczyzn. I znów jest odpowiedź na to kobiet. Taki zabieg Chopin czasami robił w mazurkach, ale tam oczywiście dotyczyło to tańca. Tutaj mamy marsz być może na Syberię. I wracając do naszego alegorii, naszego obrazu, możliwe, teraz sobie wyobraźmy i słuchając ten utwór także, że na tym obrazie zobaczyliśmy jakichś właśnie skutych kajdanami na nogach, na rękach ludzi, więźniów, zmęczonych, z krwią może gdzieś na ciele, którzy wolnym krokiem idą. Patrzymy w ten obraz no i obraz jest tak fantastycznie namalowany, że słyszymy muzykę i właśnie taką muzykę i słyszymy, widzimy mężczyzn, więc ta muzyka nam gra, prawda? Widzimy kobiety, więc mamy to płaczące. Co się dzieje dalej? Następna bomba, proszę Państwa. Też tego nigdzie nie wyczytałem. Tutaj zaznaczę, to jest moje, to może być nadużycie, ale nie musi. Nadużycie, czyli nadinterpretacja teraz. Muszę się teraz wytłumaczyć, ale posłuchajmy tego. Za drugim razem, gdy jest ta melodia, ona się nie kończy tak jak tam była, tylko ma ciąg dalszy. I czym jest ten ciąg dalszy? Posłuchajmy. Pomijając fakt, że są to cztery nuty, bo to są cztery nuty, a więc wzięte z początku, ale proszę Państwa, to moim zdaniem jest cytat. Ja nie wiem, czy Chopin to zrobił świadomie. Nikt o tym nie pisze. Ale z czego cytat? No przecież, prawda? Jest to cytat. Teraz... Proszę Państwa, Chopin tego używał w swoim pierwszym polonezie. Mówiłem już o tym, prawda? Używał. Użył tego w skercu Hamol w środkowej części, po kolędzie. Użył tego w nokturnie Cismol, pośmiertnym, który pisał dla swojej siostry. Użył tego w polonezie Fantazji, a więc utworze Testamencie, w którym pisze z tęsknotą za swoim dzieciństwem i młodością. Pieśń życzenie napisana dla swojej ukochanej w tamtym czasie, więc jakieś wspomnienie. Czy świadomie Chopin to zrobił, czy nie, możemy mu zadać pytanie, nie wiemy, ale warto wyciągnąć tę melodię i ją pokazać, bo to jest coś wspaniałego. Ona się pojawia tylko raz tak naprawdę. I co mamy potem? No właśnie ta melodia jest kontynuowana. Znów pojawia się ten dialog mężczyzn z kobietami. Już nie będę grał, bo czas płynie. I znów jest to powtórzone. I za drugim razem też, i teraz za drugim razem, zamiast melodii życzenie fragmentu, mamy, proszę Państwa, coś niebywałego. Kulminację Chopin nam każe tutaj forte fortissimo zagrać. Już na samym początku. A więc jakieś inne myśli, prawda, weszły mu do głowy, niż te wspomnieniowe. Posłuchajmy tego fragmentu, bo tam jest... I powinno być życzenie.
zamiast tego mamy to. Tu jest forte fortissimo w tonacji Asdur. To jest tonacja, którą cały utwór się zakończy, ale to jeszcze długo przed nami. Na tym obrazie nagle zobaczyli gdzieś w tym tłumie tych biednych ludzi jakiś kilku, którzy idą z piersią do przodu, dumni z tego, że idą, dumni z tego, że walczyli za Polskę i dumni z tego, że żyją. Myśląc sobie, może uciekniemy i jeszcze im pokażemy. Tutaj jest takie miejsce właśnie... Teraz jest melodia numer 2 i teraz Państwu pokażę następną bombę. Dzisiaj bombarduję Państwa. Ale to nie ja, to Chopin. Hymn legionistów litewskich akurat. Ale tak naprawdę polscy żołnierze śpiewali też tą pieśń. Litwinka. Kto z Państwa zna tą pieśń Litwinka? W tamtych czasach znał ją każdy. Chopin improwizował w Paryżu na spotkaniach polskiego towarzystwa z Polakami, rodakami, emigrantami. Improwizował na tematy polskich pieśni, na temat hymnu Polski i na temat Litwinki również. Posłuchajmy fragmentu Litwinki dla tych z Państwa, którzy go nie znali. Ja tej melodii nie znałem, przyznaję się, chociaż znam bardzo dużo dzięki mojemu wujkowi, który jest wielkim patriotą i mi puszczał jako dziecku bardzo wiele tych patriotycznych pieśni. Chyba o tym wspominałem w którymś z filmów o Mazurkach. Posłuchajmy. Dalej nie trzeba grać. Źle się to czyta, bo to strasznie małe tutaj jest. To jest taki, nie wiem, to jest z książki profesora Mieczysława Tomaszewskiego Uchwycić nieuchwytne, bo o tym to, co pisze właśnie, o tej Litwince. Ale takie zdjęcie dał, jakby zakładał, że nie będziemy znali nut tutaj, albo nie wiem, bardzo w każdym razie malutkie. Ale posłuchajmy jeszcze raz. Teraz posłuchajmy tego, tej drugiej melodii. No, uderzające podobieństwo jest uderzające. Chopin znów nikomu nic nie powiedział. Czy to jest cytat? Nie wiemy na 100%. Możemy zakładać, że tak, ale nawet jeśli nie, to moim zdaniem jest to ewidentnie Chopin, Polak, patriota, który chce napisać melodię, która brzmi tak jak melodia legionowa, jak melodia, którą żołnierze śpiewali. Czyli w oczach ma tych żołnierzy, proszę Państwa, tak? Ma ludzi, którzy walczą, czy walczyli, to zależy, za wolną Polskę. Więc my teraz na tym obrazie z tych smutnych Sybiraków przenosimy się do właśnie, widzimy tutaj jakieś właśnie legiony, prawda? Które, ale gdzieś takie daleko, które śpiewają tą drugą melodię. Ona się powtarza trzy razy i teraz się wznosi. Powtarza się jeszcze raz to samo. Jakby Chopin chciał, żeby ona nam weszła, prawda? I żebyśmy maszerowali razem z nimi. Tu jest jakiś element optymizmu. Element optymizmu, który kończy się tak samo właśnie... I teraz koda tego wstępu. Proszę Państwa, dla mnie, no ja w tym akordzie, który teraz zagram, który teraz Chopin zapisał, w tym akordzie napisałem sobie, że jest to zwiastun tragedii. Jest to pierwszy zwiastun tego, co nas czeka w tym utworze. Posłuchajmy najpierw tego akordu gołego, samego. No, jest to bardzo takie
Przerażające. Jakbyśmy zagrali głośno, ale nie, oczywiście to jest cicho, tylko że... Tak jest, Chopin jako kompozytor szukał, prawda, to tak jak malarz koloru, tak Chopin też koloru i chciał na pewno przerwać te legiony, tą pieśń legionową przerwać jakimś akordem, który wywoła w nas strach. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz. Ten fragment jest już wybitnie napisany jakby na orkiestrę. Ja tutaj wręcz wyobrażam sobie, że jestem dyrygentem. Słuchajmy się, wyobraźmy sobie orkiestrę. Cisza. I drugi raz. I teraz, uwaga, po raz ostatni, pojawi się FC, znaczy FC się jeszcze prawdopodobnie pojawi, ale pojawi się ten motyw początkowy w lewej ręce. Co w tym motywie jest innego? Otóż mamy kwartę, a potem mamy tercję. To jest też ważne. Wiem, bardzo dużo informacji. Gorąco polecam słuchać ten film wiele razy. Kilka razy przynajmniej. W każdym razie kwarta to będzie ważne później. To, co mówię. Kwarta i potem tercja. Taka walka kwarty z tercją. I tu się kończy wstęp. Ojejku, i o tym wstępie było bardzo dużo, ale jest to bardzo ważne. Mam nadzieję, że jeszcze Państwa nie zamęczyłem. A więc myślę, że pójdziemy dalej. Nie ma co tutaj wracać do tego, nie ma co jeszcze raz tego przeglądać. Idźmy dalej. Co mamy dalej? I teraz w tej naszej mapie mamy wielką literę A. I ta wielka litera A, proszę Państwa, to jest właśnie litera, to już jest jakby właściwa walka, można powiedzieć. Czyli to, co ten obraz, który widzieliśmy. Czym się zaczyna? Według jednego z muzykologów zaczyna się, proszę Państwa, nic nieznaczącą figuracją improwizacyjną. Wygląda to trochę tak, jakby po tym wstępie to orkiestry wchodził solista. Jakby... Jakbyśmy mieli koncert fortepianowy, prawda? Był wstęp orkiestry i potem, tak jak w koncercie F-moll, mieliśmy... Tutaj mamy coś podobnego, od dołu. Ale to nie jest wszystko. To nie jest absolutnie wszystko. Po pierwsze, zostawmy już tego muzykologa, bo to jest naprawdę trudne do opisania, w jakim wielkim błędzie ten człowiek żył. Ponieważ, co my tutaj mamy? Po pierwsze, i teraz Państwu to uwydatnię. Uwaga! Cztery nuty w dół, a więc motyw z początku. Po drugie, to jest, proszę Państwa, połączenie tego motywu z mężczyzn z motywem kobiet, z tym. Jak? Dlaczego? Że to Państwo słyszą. I zostawiam to. Po prostu genialnie kompozytorsko napisane, to nawet Beethoven już właściwie aż takich chyba rzeczy nie robił. Ten motyw jest szalenie ważny, więc muzykolog, który napisał, że to jest nieważne, ja specjalnie nie podaję nazwiska, bo już no, nie chcę tego robić, po prostu zupełnie zatracił sens tego dzieła. Dlaczego? O tym dowiemy się w trakcie tej analizy, ale nazwijmy ten fragment, który teraz Państwu cały zagram, po prostu, ponieważ mamy teraz dużą część A, nazwijmy go po prostu literą A, małe A. I teraz go Państwu zagram, a więc... Powtórzone, tylko w dur.
teraz następuje doppio movimento, a więc dwa razy szybciej i mamy jakby budowanie, to będzie rosło w siłę, o tak bym to nazwał. Bardzo ważne trzy oktawy, trzy uderzenia, nie wiem, w gong, coś, bam, bam. Może nawoływanie do walki. I jest to powtórzone drugi raz. Tyle, że teraz pojawi się w lewej ręce szalenie ważny motyw. Uwaga. Proszę Państwa, spadło z ostatniego dźwięku klawiatury Chopina do ostatniego dźwięku na dole. Cała klawiatura zeszła i roztrzaskało się coś na samym dole. Co to był za motyw w lewej ręce? FC. Mamy kwartę w dół. A potem raz, dwa, trzy, cztery. A więc motyw początkowy po raz kolejny. I potem jeszcze coś ważnego. Przy tym zejściu, gdzie to się roztrzaskuje w dół, lewa ma takie... Również trzy bardzo ważne dźwięki, które są pytaniem, na które odpowiedź znajdziemy w kolejnej frazie, którą już nazwiemy literką B. Wiem, trudne. Posłuchajmy jeszcze raz od tego, już od tej lewej. Odpowiedź na to, co było wcześniej. A więc, czy to jest chaotycznie zbudowane? Nie, to jest idealnie połączone, ale to nie koniec. Mamy pierwszą literkę A, mamy teraz literkę B. I teraz, proszę Państwa, kolejna rzecz. Teraz literka B. Najpierw ją zagram. Rozpoczyna kolejna część, możemy ją nazwać inną literą. Zostawmy ją na razie, skupmy się szybko na tym, co teraz usłyszeliśmy. Jedna melodia z akompaniamentem ciemnym lewej ręki. Jak ona jest zbudowana? Kwarta w dół. Cztery nuty w dół. No geniusz, po prostu geniusz. To jest dokładnie ten sam motyw, który już był wcześniej. Nie koniec na tym. Cztery nuty w dół są motywem przewodnim w tej fantazji oraz ta kwarta, więc posłuchajmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę Państwa, czy to jest przypadek? Ktoś mnie zapyta. Absolutnie nie. Nie jest to przypadek. To jest świadome konstruowanie utworu. Z cegieł, prawda? Z małych fragmentów. Przez geniusza po prostu napisany utwór. Dowodów na to mamy jeszcze mnóstwo, ale niszczymy teraz Hugo Leichtentrita. W tym wypadku już to nazwisko musiałem powiedzieć po prostu. Ten fragment jest jednorodny ze wszystkim, co usłyszeliśmy wcześniej. Ze wszystkim. On doprowadza nas do najpiękniejszego fragmentu z tej części A, w którym to fragmencie właściwie no trudno go opisać. Trzeba go posłuchać najpierw. Posłuchajmy go. Tutaj pianiści grają go różnie. Więc jak zresztą całą fantazję, bo wiecie Państwo, może mała, krótka dygresja. Nagrań tej fantazji jest cała plejada.
I aż czasami jest dziwne różnice. To jest chyba utwór, zawiera największe spektrum różnych wykonań, które nawet czasami się różnią ze sobą tak, że nie poznajemy utworu. Dość powiedzieć, że można usłyszeć nagranie w tempie. Gdzie faktycznie czujemy tą Syberię i widzimy to. I można też usłyszeć, i słyszałem takie, znaczy nie dosłuchałem do końca, bo nie mogłem, ale słuchałem fragment i mieliśmy takie. Również i takie nagrania się zdarzają. Tak samo i tutaj, w tym temacie, można usłyszeć temat grany. A można usłyszeć temat grany. Tak jak ja go Państwu teraz wykonam, ponieważ uważam, że tutaj Chopin w tym obrazie tego utworu daje po prostu kobiety. Cóż, czy są to kobiety polskie, bo mamy utwór o Polsce, czy jest to ta kobieca część Chopina, czy cokolwiek byśmy chcieli, to nie ma w ogóle znaczenia, bo muzyka się broni sama. Jest to po prostu przepiękny śpiew, prowadzony w dwugłosie wprawdzie, ale ten górny głos jest prowadzący. Już troszkę zepsułem, ale to nic. Chcę powiedzieć, że te kobiety w tym obrazie widzimy i nagle nasze oko mogą być dwie interpretacje. Albo te kobiety są napadnięte przez Moskali, prawdopodobnie, bo to tak mamy historię, prawda, Polski w tamtych czasach, o czym Chopin pisze i jeszcze będę o tym mówił. Albo nasze oko przesunęło się na bitwę, już taką regularną bitwę. Z kobiet na bitwę. Jeszcze tylko jedna rzecz z dedykacją dla pana Leichtentrita. Posłuchajmy. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy razy motyw czterech nut kolejno schodzących w dół. Przypadek? Geniusz! I tyle. Muszę iść dalej, bo nie skończymy. Chociaż chciałbym się jeszcze tutaj. Może jedną rzecz tylko jestem Państwu winien. Chcę zagrać Państwu ten temat, bo nigdzie tego Państwo nie usłyszą, w tempie ekstra wolnym, abyśmy zachwycili się harmonią, która jest u Chopina. Z wielkim bólem serca muszę to przyznać, że nie mam czasu na absolutnie na wszystko, co chciałbym tutaj pokazać. Nie mam, bo po prostu za długi film i tak będzie za długi. A tak by był jeszcze dłuższy, ale to jedno muszę Państwu pokazać. A więc słuchajmy się, zamknijmy oczy i popatrzmy ten obraz teraz z bliska na niego. Jest brutalny atak i zaczyna się walka, proszę Państwa. Posłuchajmy. Już będę grał w tempie. I tutaj tego bym nie nazwał kolejną literką, tylko bardziej określił jako łącznik. Posłuchajmy. Miejsce jest bardzo trudne pianistycznie. Myślę, że każdy pianista tutaj na pewno, który słucha, uśmiecha się i wie, jeżeli gra to zwłaszcza, to wie, o czym mówię. I to się pojawia trzy razy w tym utworze. W każdym razie, słuchajmy jeszcze raz. To już jest walka. I do czego nas doprowadzi dalej? Ale jest to most, a więc most łączący coś, czyli łącznik.
literka C. Co to było, proszę Państwa, teraz? No dla mnie to jest nic innego, jak po prostu jakiś okrzyk atakowanej. Na tym obrazie mamy, nagle nasze oko padło na jakąś postać, która być może jest przeszyta jakąś bronią na wylot. Przepraszam za to określenie, dlatego że tutaj i ma otwarte usta i my słyszymy, jak patrzymy, bo to jest świetny obraz, jak patrzymy, to wręcz słyszymy, że ta osoba krzyczy aaaa! Prawda? Jakby naprawdę, no to są odgłosy bitwy po prostu. I Chopin z jego wyobraźnią tutaj, ja nie potrafię sobie nic innego w głowie wyobrazić. No chyba, że interpretuje ten utwór jako jego, prawda, jako jego pamiętnik albo coś w tym stylu, ale to i tak tutaj ten odgłos bitwy jest bardzo wyraźny. Posłuchajmy go. Na to jest odpowiedź, która jest jakby wzięta z tego fragmentu kobiet. Jeszcze raz. I znów. A więc tu z kolei mamy coś jak na początku. Oktawy. I potem kobiety. I mamy oktawy. I kobiety. Znów. CC rozpoczyna się znów łącznik, to jest dojście do kulminacji. Posłuchajmy tego dojścia. Idealnie napisane, genialnie. Co tu jest, proszę Państwa, genialnego? No to, że Chopin nam buduje to napięcie na zasadzie takich stopni. Tak jakby nam, wiecie Państwo, nie wiem, no chciałbym dać ołówek, prawda, i droczę się z kimś. Masz ołówek, ktoś wyciąga rękę, ja cofam ten ołówek. On wyciąga znów, ja znowu cofam go. I znowu go cofam. Takie fale są. Proszę posłuchać tego, ja zagram to troszkę wolniej. Prawie złapał ołówek, ale się cofamy. Prawie złapał, ale się cofamy. Wreszcie jest. I tutaj mamy już regularną bitwę. Odgłosy armat, odgłosy dział. Po prostu wszystko się tu dzieje i jest bitwa. Posłuchajmy tej bitwy. Jak nie wystrzał armaty, jak w skręcu bemol. Tutaj mamy to samo. I powinien być boom. Zamiast tego jest nagle piano. Nie każdy to tak gra, ale no jest w nutach, więc musimy tak grać. I mamy kolejną część. Ten odgłos bitwy można nazwać częścią D, więc w tym momencie mamy już część E, proszę Państwa. No i to jest ta krytyka, że tu Chopin wiele różnych motywów uzna, ale one są bardzo jednorodne. I ten ostatni fragment, bo to będzie fragment już ostatni, część E, jakby malutka, to jest po prostu marsz. On jest w piano, nagle w piano. Przynajmniej powinien być. I to jest, proszę Państwa, marsz, znów jakby marsz legionów. I one są albo daleko, albo są, powiedziałbym, nie w stanie wojny może w tym wypadku. Nie wiem, jest to trochę dziwne, ale zaraz to wytłumaczę, jak dojdziemy dalej. Otóż mamy tu piano i tutaj no, bardzo często w wykonaniach dzieją się dwie rzeczy. Albo pianista nie gra tego piano, albo robi coraz głośniej w pewnym momencie tego marsza. Tych rzeczy nie ma w nutach, więc tutaj bardzo wyraźnie jest nic. Chopin dużo pisze tutaj dynamiki. Mamy tutaj tylko piano, proszę Państwa. Tylko cały czas jest piano. I mamy potem
ten marsz jest nagle brutalnie przerwany przez atak wroga. A ten atak wroga to będzie powrót do części A, do literki A. Już uprzedzam, bo chcę zagrać jakby całość. Posłuchajmy. Marsz bohaterski, ale w piano, a więc gdzieś daleko, albo ukryty i brutalnie zaatakowany. Czyli taka alegoria Polski troszeczkę. Co były na początku, tylko o sekundę niżej, ale to nie jest aż tak ważne. Chociaż też jest ważne, można o tym mówić, ale muszę wybierać. Proszę Państwa, no przestraszyliście się Państwo, bo ja tak, choć wiedziałem, że tak będzie, ale i tak ta muzyka mnie po prostu przestrasza. No po prostu nagle grupa legionów została zaatakowana. Ale w każdym razie, jak nawet jeśli nie chcemy sobie wyobrażać historii, to po prostu ten marsz muzyczny został zaatakowany przez szybkie przebiegi, które, i tutaj właśnie jest bardzo ważna rzecz, co to jest? To jest ten nic nieznaczący, improwizacyjny wstęp. Czy jakaś improwizacja wprowadzająca? Bez komentarza. To są dokładnie te same nuty, ja tego nie wymyśliłem, to napisał Chopin. Znaczy, nuty są troszkę inne, ale jest ten sam, po prostu motyw jest ten sam. I dlatego też ja w tej mojej tutaj mapce nie kończę jeszcze żadnej części A. To jest dalej wielkie A i mamy powrót do części A. Tego małego A. Prawda? Słyszeliśmy już to i te oktawy, bo jeszcze usłyszymy raz w całości, prawda? Więc te oktawy doprowadzają nas do czego? Doprowadzają nas do literki B, czyli znów do tej melodii, która jest oparta na kwarcie i na czterech nutach schodzących. Nie będę tego grał, bo czas nas goni, ale to jeszcze zagram na koniec. Natomiast to doprowadza nas do tych kobiet w innej tonacji też. Chyba to zagram, bo to akurat jest piękne. A nie trwa długo. Znów brutalnie zaatakowane są te kobiety. Nagle fortę. Co powinniśmy mieć teraz? Powinniśmy mieć to. Ach, znowu, bo tak było za pierwszym razem. Tutaj tego nie ma. Tutaj tego nie ma. Zamiast tego mamy usypianie, czyli tak tak jak w życiu, jak na pewno wojna, bitwa nie trwa w nieskończoność. No, musi się kiedyś skończyć. Ludzie muszą też spać. W każdym razie następuje usypianie tych motywów. Wraca znów motyw A. Posłuchajmy. Już
zmęczyła się muzyka tym walką i po prostu wszystko, proszę Państwa, usypia, tak, usypia. Zasypia. Trzy oktawy, tylko że piano pianissimo. I tak się kończy część A. Duże A na tej mojej mapce. A więc już opracowaliśmy sobie wstęp, opracowaliśmy sobie część A. Przed nami jeszcze, no już niedużo. A więc idźmy dalej. Nic na razie nie przypominajmy, idźmy dalej. Przepraszam, wszystko nas uśpiło i mamy teraz część wolną, którą jako melomani na pewno rozpoznajemy w tej fantazji. Jest to coś innego, jest to część środkowa, jest to serce utworu, część wolna. Ona jest zupełnie inna od tego, co słyszeliśmy, prawda? I ona przez... Oj, nie znajdę chyba, bo mi zamknęła się książka. I może być trochę ciężko, ale chciałem właśnie Państwu... Może się uda. Tak, udało się, ale mam szczęście. Chopin mi sprzyja. Tutaj właśnie króciutki opis tego, jak opisuje to Ferdynand Hessig, że następuje rodzaj intermezza, które po wszystkim, co było przedtem, zdaje się być jakąś promienną wizją zmartwychwstającej ojczyzny. Można tak myśleć, chociaż ja zasugeruję coś innego. Jakimś niebiańskim pieniem anielskim. Tyle. Może nie trzeba było tego cytować, ale chciałem. W każdym razie posłuchajmy tej części wolnej. Od początku. Tak brzmi ta część wolna. Ja sobie to napisałem właściwie to tu na tej mapce. Takie trzy słowa. Medytacja, sen, cztery właściwie. Medytacja, sen, marzenie, modlitwa. Medytacja, sen, marzenie, modlitwa. Niewątpliwie Chopin jako kompozytor chce zatrzymać tu czas. W utworze, który pędził, walczył, mieliśmy walkę
Chopin chce zatrzymać to. Jesteśmy w innym świecie, ponieważ wcześniej jakby zasnęliśmy, to śpimy. A więc śnimy, można tak powiedzieć. W nutach również napisałem sobie tutaj, że to jest jakby lud polski modlący się. Modlący się o co? Modlący się o pokój. Może też o niepodległość, tak jak pisał Ferdynand Hessig. Cokolwiek chcemy, ja tylko podaję, jakby zapładniam państwa wyobraźnię do tworzenia sobie wizji i obrazów, jakie tylko chcemy. Ale teraz już przejdźmy do analizy. Mamy tutaj przede wszystkim fakturę churalną. Ewentualnie organową, ale bardziej churalną. Jest to jakby śpiewał chór. Czterogłosowy. Może właśnie w kościele. A więc może to są też wspomnienia Chopina. Mogą też być wspomnienia z czasów warszawskich. Z czasów, gdy jeszcze był w Polsce. Przy okazji tego fragmentu chcę i muszę, Państwu winien, zacytować Państwu fragmenty z pamiętnika Chopina, tak zwanego sztutgarckiego, a więc z tego, gdy Chopin pisał pamiętnik, będąc sam w Stuttgardzie, gdy dowiedział się o upadku powstania listopadowego. Chopin pisze tak. Pisałem poprzednie karty, nic nie wiedząc, że wróg w domu. Przedmieścia zburzone, spalone. Jaś, Wiluś na wałach na pewno zginął. Marcela widzę w niewoli. Sowiński ten poczciwiec w ręku tych szelmów. O Boże, jesteś ty? Jesteś i nie mścisz się? Czy jeszcze ci nie dość zbrodni moskiewskich? Albo sam Moskal? Mój biedny ojciec, mój poczciwiec, może głodny, nie ma za co matce chleba kupić. Może siostry moje uległy wściekłości rozhukanego łajdactwa moskiewskiego. Proszę państwa, powinienem to państwu przeczytać wcześniej może. Siostry, siostry moje. Uległy łajdactwu moskiewskiemu. A więc... Proszę Państwa, ten nagły. I one krzyczą. Prawda? No nie mogę się oprzeć, żeby nie mieć tych obrazów, gdy gram ten utwór. Matko cierpiąca, tkliwa matko, przeżyłaś córkę, bo jedna córka zmarła, prawda? Żeby się doczekać, jak Moskal po jej kościach wpadnie gnębić ciebie, was. Ach, Powązki, tam leżała właśnie. Grób jej szanowali, zdeptany, tysiąc innych trupów przywaliło mogiłę. Spalili miasto. Ach, czemuż choć jednego Moskala zabić nie mogłem? Pisze Chopin. Chopina takiego, proszę Państwa, nie znamy, ale go znamy. Etiuda rewolucyjna, ona powstała z tych słów. I etiuda rewolucyjna, bo to jest bardzo ważne, ja będę jeszcze raz cytował ten fragment przy okazji filmu o etiudy rewolucyjnej, bo muszę to zrobić. Ale ona powstała na gorąco po tych słowach. Wręcz prawie najpierw Chopin wyrzucił te słowa, potem wyrzucił muzykę, albo na odwrót. Ale ta fantazja, proszę Państwa, moim zdaniem, powstała oczywiście 11 lat później. Musimy to mieć. 10 lat później, przepraszam, musimy mieć to na względzie, 10 lat później. Ale ten traumatyczny okres, gdy Chopin miał 20 lat, zostawił trwały ślad w jego psychice na całe życie. Te obrazy mu się przypominały, te myśli mu się przypominały. W powstaniu zginęło, ja teraz dokładnie nie pamiętam, trzeba sprawdzić w Wikipedii, ale to są dziesiątki, jeśli nie setki, setki, może nawet tysięcy. Ludzi, którzy walczyli. To było morze krwi, po prostu.
i niebywałego wręcz okrucieństwa. Jako przykład można dać właśnie maszerowanie piechotą kilka tysięcy kilometrów na północ. To są rzeczy, o których trzeba mówić, i myślę, że zwłaszcza obcokrajowcom, zwłaszcza którzy grają Chopina, prawda? Ten utwór koniecznie jest potrzebny, aby znać historię Polski z tamtych czasów. I proszę Państwa, można to cytować i cytować. Ja jeszcze na pewno to wrócę do tego przy okazji etiudy, ale musiałem do tego wrócić tu, dlatego że ta muzyka sprawia, że będziemy płakać, gdy sobie to wszystko uświadomimy. Ten środkowy ustęp, ta część B, serce fantazji F-moll, proszę Państwa, najważniejszy fragment właściwie tej fantazji. Jak dla mnie to jest właściwie modlitwą o pokój. Tak bym to powiedział. Dlaczego? To się wyjaśni pod koniec tego odcinka. Ale oczywiście można mieć bardzo różne myśli. W każdym razie jest tutaj zupełnie coś innego, prawda? Ale teraz kolejna bomba, proszę Państwa. Posłuchajmy, jak skonstruowany jest ten temat. To nie jest kwarta, to jest tercja w dół. I co dalej? Cztery nuty w dół. Tercja w dół i cztery nuty w dół, proszę Państwa. Dlaczego tercja? Pamiętacie Państwo, teraz wrócę na chwilę do końcówki wstępu, gdzie mówiłem, że jest walka między kwartą a tercją. Ha, już wtedy Chopin wiedział, że w środkowym ustępie będzie używał tercji, nie kwarty. I dlatego zrobił to w ten sposób. Ale no jest to genialne, no geniusz po prostu, geniusz. Ale żeby jeszcze jedną rzecz zrobić, bo teraz w trakcie mi się przypomniało, że nie powiedziałem chyba Państwu o tym, że marsz ten w piano, który mieliśmy, Legionów, on jeszcze wróci, ale już nie będziemy o nim tak szczegółowo mówić. On również, ten marsz, również jest zbudowany kwarta i potem cztery nuty. Przepraszam. Cztery nuty w dół. A więc każdy temat praktycznie, albo prawie każdy temat tego utworu zawiera w sobie, właściwie każdy, zawiera w sobie motyw początkowych dwóch taktów. Czy to dzieło nie jest spójne? Nie ma bardziej spójnego utworu Fryderyka Chopina niż ten. Nawet sonaty nie są aż tak spójne jak ten. Nawet Beethoven w tym momencie już chyba po prostu by pokłonił się przed Chopinem, gdyby zobaczył, że tak można skonstruować dzieło. On był mistrzem w takich rzeczach. On! A Chopin tutaj po prostu przerósł mistrza, od którego się inspirował, niewątpliwie pod względem strukturalnym, budowy dzieł. Więc te wszystkie tematy, proszę Państwa, ten pierwszy temat, który mieliśmy. Temat potem mamy tego marsza. Prawda? No i mamy jeszcze temat. Teraz tej części wolnej, one wszystkie pochodzą z tego samego motywu. To piękne marzenie, albo wspomnienie, albo modlitwa, może to jest lud polski modlący się, bo tak sobie myślę, że w tym obrazie, który mamy wielki, bo to jest monumentalny obraz. Widzimy grupę osób klęczących i modlących się, i to jest ten fragment w skupieniu. I te osoby, proszę Państwa, niestety są brutalnie, z wielkim okrucieństwem zaatakowane przez wroga. Ten fragment tutaj, pianiści też grają go różnie, niektórzy się boją i nie grają tego tak brutalnie. To błąd, bo tutaj jest to w nutach. To trzeba zrobić. Trzeba się nie bać, bo po prostu jest to obraz, jeśli nawet nie ten, co ja mówię, to na pewno jest to obraz brutalnego zaatakowania tej środkowej części wolnej.
Posłuchajmy końcówki i ciągu dalszego kawałka. Skąd to zacząć? Słyszeli Państwo tutaj wybuchy dział, wybuchy armat. W lewej ręce tu są wybuchy. Trzy oktawy. Znów o sekundę niżej niż wcześniej, czyli cały utwór ma też schodzący. Jakby plan tego utworu to jest schodzenie. Schodzenie. Ale za dużo już tego wszystkiego. Zdaję sobie sprawę. Proszę Państwa. I teraz, co to był za fragment? To brutalne zaatakowanie, brutalny atak. To również, to jest część A, ponieważ to również jest ten sam motyw. Ten sam? Posłuchajmy. To jest To są te same, ten sam motyw. A więc ja to również nazwałem A. Oczywiście to już jest A2, ale już nie będziemy wchodzić tak głęboko. Od tego momentu rozpoczyna się jakby repryza, czyli powtórzenie tej części A. Tutaj mam. Więc po tej wolnej części mamy część A. I tutaj, proszę Państwa, nie dzieje się nic nadzwyczajnego, aż do prawie do końca. Mianowicie do prawie końca. Ponieważ tak jak w pierwszej części A, będziemy mieli najpierw, jest zaraz po tych oktawach, mamy ten temat pierwszy, czyli jakby B, oparty na tym głównym motywie, który doprowadza nas ten. Doprowadza nas do tematu kobiet. Temat kobiet jest, ja to tak nazywam po prostu, żeby nam było łatwiej, prawda? O to mi chodzi. Temat żeński, temat pieśni pięknej jest w najwyżej, czyli tutaj mamy już naprawdę wysokie struny fortepianu. On również jest brutalnie przerwany, zaatakowany. Potem mamy znów wybuch jęku, tak jak było wcześniej, więc wszystkie te fragmenty są. Po tym wybuchu jęku mamy to dojście do kulminacji i kulminacja, czyli regularna bitwa z wybuchami, po prostu z bitwą, która doprowadziła nas za pierwszym razem do marsza w piano. Pamiętacie Państwo? Marsz w piano. Tutaj też jest marsz, ale nie w piano. Tutaj jest różnica. Ten marsz, który tam był w piano, taki delikatny, tutaj jest, proszę Państwa, full power, jak mówią Anglicy, a więc na sempre forte, a więc głośno, oraz più mosso, a więc szybciej. Czyli ten marsz jest potężny. Tutaj te legiony zebrały się, wszyscy się zebrali, idą razem. Jest potężny, jest bardzo mocny. Posłuchajmy tego. Od razu tego marsza. Znów został zaatakowany przez wroga. Zaatakowany znów przez część A, tak jak było za pierwszym razem, tylko że, proszę Państwa, tym razem niestety ta walka zakończy się wielką tragedią, której już właściwie nie będzie odwrotu. Wielką tragedią, tak jak powstanie listopadowe, tak samo ten obraz, ta walka niestety nie kończy się dobrze. Posłuchajmy.
utworu. I teraz co to jest? Cisza. Tu, proszę Państwa, jest okrzyk wielki, bo to forte fortissimo, Chopin pisze. To zejście z góry chromatyczne, to słyszeliśmy. No, kończy się takim akordem, że to nie może być nic innego jak po prostu zniszczenie. I teraz mamy okrzyk. I co to jest? To jest, proszę Państwa, fragment tej części B, tej modlitwy o pokój. Ja dlatego to mówię, że to była modlitwa o pokój, ja tak to czuję, ponieważ tutaj po tym wszystkim, po tym dramacie jest taki okrzyk do świata z całych sił. Chopin krzyczy, woła o pokój, może do Boga, może do świata, woła po prostu ze wszystkich sił swoich, które ma, o pokój. I po tym mamy, jeśli Państwo znają utwór, to ten najbardziej magiczny fragment. Z czego się składa? To są fragmenty. Tego, a może bardziej tego właśnie fragmentu, który był taki atakował. To są dokładnie te. To nie są przypadkowe nuty. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli. Nie są to przypadkowe nuty. Prawda? W tym momencie ja sobie tutaj napisałem, że to jest takie puste pole bitwy po klęsce. Taki mam obraz. Wyobraziłem sobie na kolejnym obrazie może pole bitwy po klęsce. Są takie obrazy. Konie martwe leżą we krwi. Ludzie leżą w kałużach krwi. Morze ludzi, pełno ludzi. Kruki może gdzieś tam sobie latają. Cisza, spokój, przerażająca, okrutna, śmiertelna cisza i my stoimy przerażeni widokiem, ale też no, poruszeni duchowo. Może oczywiście tym obrazem nie musimy być na tej bitwie, ale nasza wyobraźnia, prawda, jest poruszona i ten fragment to właśnie dla mnie jest to. A fragment kolejny, kończący, to jest, to już wspominałem o tym w nokturnie F-moll, to jest jakby te dusze tysięcy bohaterów, którzy walczyli, unoszą się do góry. Cały utwór kończy się dwoma akordami. Pierwszy akord jest molowy. A drugi jest durowy. I teraz co to oznacza według mnie? Powiem krótko. Teraz przegraliśmy. Zniszczono nas. Ale kiedyś zwyciężymy.
Co to jest za akord? To jest akord Asdur. Zaledwie za rok, półtora od tego fragmentu Chopin w tej samej tonacji, w tym samym akordzie, na tym samym akordzie zbuduje co? Zbuduje... Zbuduje apoteozę zwycięstwa, utwór, który zagrzewa do walki. No fantazja F-moll do walki nie zagrzewa, ona jest jednak o tragedii. Choć przeczytamy, chyba nawet u profesora Tomaszewskiego, przeczytamy u wielu muzykologów, że utwór kończy się jasno, kończy się durowo, kończy się optymistycznie, kończy się jakimś zwycięstwem. No ja tego zupełnie tutaj nie czuję, ale każdy ma prawo do swojego własnego. Chopin nie żyje, nie wie, nie powie nam, nie wiemy. Dla mnie jest to tak właśnie bardziej, co Państwu powiedziałem i przekazałem. I myślę, że jest koniec. Zerknijmy teraz na 1,5 godziny. Już trwa ten odcinek. Pomimo tego, że nie skończyłem jeszcze mojej pracy w sensie takim pianistycznym, wykonawczym nad tym dziełem, bo w sensie interpretacyjnym i analitycznym to wydaje mi się, że praca jest no, może nie zakończona, ale zaawansowana bardziej, dużo bardziej niż pianistycznie, to jednak chciałbym wykonać teraz ten utwór w całości dla Państwa. Myślę sobie, że nie muszę chyba w trakcie mówić, bo tak się zastanawiam, czy warto powiedzieć. Wydaje mi się, że chociaż może powiem czasami coś, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Bo choć wydaje mi się, że będzie to prostsze po wysłuchaniu tego filmu, ale być może jestem naiwny, ponieważ dla mnie utwór ten jest bardzo prosty w konstrukcji, ale ja kilka miesięcy, 6 dokładnie, uczę się tego dzieła. Czerwiec, lipiec, no 6 miesięcy. W każdym razie zagram to dla Państwa, ale proszę o wybaczenie z góry, gdyby coś jeszcze mi nie wyszło. I odsyłam do nagrań, może od razu powiem, z takich, które najbardziej mnie urzekły, to jest nagranie pianistki portugalskiej Maria João Pires. Pisze się przez J. Może napiszę to w komentarzu. Postaram się. Muraj Peraya, już o nim wspominałem. Perachia się pisze. Wspaniale nagrał. No i podoba mi się nagranie Christiana Zimmermana, ale z wyjątkiem tego fragmentu kobiecego, tego fragmentu, tej melodii, który nie wiem dlaczego, Christian Zimmerman, którego uwielbiam i jest dla mnie wzorem, w tym fragmencie po prostu strasznie leci, spieszy i strasznie gra to szybko i zupełnie to nie, jakby nie współgra z tą moją wizją, no ale każdy może mieć inną wizję też, prawda? Bardzo też podoba mi się nagranie Wilhelma Kempfa. No i musiałbym jeszcze się zastanowić. Claudio Arau też nieźle nagrał ten utwór, też mi się podobało. Także odsyłam Państwa bardzo wiele nagrań różnych. Natomiast teraz ja wykonam to po prostu, aby w jakiś sposób ukoronować tylko tą pracę, może i tą analizę. A więc zapraszam do wysłuchania.
Akord zwiastujący tragedię. I walka kwarty z tercją. I część A. Trzeba mówić.
biało.
I część środkowa wykrzyczana. Puste pole bitwy. I tak oto kończy się ta epopeja, to niezwykłe dzieło, jakim jest Fantazja F-Moll. Myślę sobie, że gdy Chopin wykonywał ją dla rodaków, to musieli oni płakać. Słyszeli tam pieśni patriotyczne. Słyszeli wewnętrzny dramat człowieka, który cierpi za całą ojczyznę. Można tak to na koniec ująć. Dobrnęliśmy do końca. Gratuluję wszystkim, którzy wytrwali i sobie również. Jeden z najtrudniejszych odcinków już za mną. Dobranoc Państwu.